Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Xenomorph Prime była jedną z najniebezpieczniejszych planet w galaktyce, którą eksplorowały klany predatorów. To właśnie to ciało niebieskie było uważane za rodzinny dom ksenomorfów, które rozwijały się tam w spokoju od ich kreacji przez inżynierów wiele miliardów lat wcześniej. Istniały tam również inne stworzenia, które stały wyżej w łańcuchu pokarmowym i polowały na przedstawicieli gigantycznych rojów obcych. Predatorzy nigdy nie zapuszczali się tam w pojedynkę, a jedynie najbardziej doświadczone klany urządzały tam polowania i wykradały królowe ksenomorfów, które służyły im do rozwoju pomniejszych rojów na innych planetach, gdzie przeprowadzali rytualne polowania. To właśnie podczas jednej z takich wypraw predatorzy wylądowali kilkadziesiąt kilometrów od wielkiego niczym góra ula ksenomorfów, a ich celem było pozyskanie tajemniczej substancji nazywanej Royal Jelly. Niestety podczas lądowania ich statek uległ awarii i musiał zostać naprawiony, co było raczej nie na rękę nawet tak zaprawionym wojownikom. Jak się możecie domyślać, pobliscy przedstawiciele roju błyskawicznie zaalarmowali swoich pobratymców i przypuścili szturm na jednostkę łowców. Potężne ksenomorfy Crashery błyskawicznie sforsowały drzwi statku, po czym sami pretorianie przypuścili atak na przebywających w środku wojowników Yautja. Potyczka nie trwała długo i ostatecznie przy życiu pozostał jeden łowca, który zdołał oddalić się od miejsca zdarzenia. Początkowo osamotniony, pragnął jak najszybciej wrócić na Yautja Prime, jednak ostatecznie po kilku tygodniach zdał sobie sprawę, że znalazł się w sytuacji, za którą inni łowcy byliby zdolni oddać życie. Mógł się pochwalić, że przetrwał tak długo na planecie, gdzie z łowcy stał się zwierzyną walczącą o przetrwanie. Do walki z licznymi niebezpieczeństwami używa podstawowego wyposażenia, jak i tworzył nowe śmiercionośne zabawki z fragmentów swojego dawnego statku. W ten sposób udoskonalił swoją starą włócznię, która teraz była jeszcze bardziej śmiercionośna i przypominała potężną kosę. Ostatecznie nie pozostawał w jednym miejscu dłużej niż kilka godzin, gdyż ciągle różne bestie podążały jego tropem. Obwieszony licznymi trofeami i ubrany w zbroję z pancerzy ksenomorfów, bronił się dzielnie przez kilka miesięcy. Do momentu, aż na Xenomorph Prime przybył inny klan wojowników, którzy przygarnęli go do siebie i byli zdumieni, że przetrwał tam tak długo sam. Wraz ze swoimi nowymi towarzyszami eksplorował liczne planety, budząc respekt wśród swoich wrogów. Po upływie roku czasu dotarł wraz ze swoim klanem na planetę Tartarus, gdzie natknęli się na opuszczony statek inżynierów. Jako że ci przedstawiciele predatorów po raz pierwszy zetknęli się z technologią gigantów, pragnęli zabezpieczyć ją dla siebie. Niestety planeta ta, nazywana przez ludzi LV-797, należała do korporacji Weyland-Yutani, która wezwała tam pancernik Nazuri z zastępami kolonialnych Marines. Gdyż przed przybyciem predatorów, korporacja odnotowała tam wrogie działania konkurencyjnej firmy. Planeta ta była przygotowywana do przeprowadzenia terraformacji, dlatego też była oczkiem w głowie dla swoich właścicieli. Kolonialni Marines po zdesantowaniu w lesie nieopodal statku inżynierów starli się z bohaterem dzisiejszego materiału, który doskonale neutralizował ludzkie oddziały. Był przy tym niestety zbyt pewny siebie, dlatego został zraniony przez jednego z sierżantów za pomocą smart guna. Po czym ranny pozostawiał ślady zielonej krwi, która doprowadziła do niego oddział kolonialnych, którzy postanowili dobić napastnika. Predator, wiedząc, że nie ma dla niego ratunku, uśmiechnął się, gdyż był zadowolony, że w końcu znalazł godnego przeciwnika, po czym padł martwy. Łowcy przebywający w statku inżynierów zdołali odeprzeć atak ludzi, jednak ostatecznie wycofali się, widząc na horyzoncie krążowniki wsparcia wezwane za pomocą planetarnego komunikatora. Jeśli chcielibyście posłuchać więcej tego typu historii, napiszcie mi o tym w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!